Cześć, witajcie. Dzień dobry, tu Wenus. Dzisiaj mamy wtorek. Jadą pozałatwiać parę rzeczy. Chcę wam powiedzieć, że się bardzo ochłodziło na Islandii. Przyszedł sztorm 2 dni temu. Bardzo padało, bardzo wiało. Teraz już liście zaczynają się pojawiać na chodnikach, na drogach. Jeszcze są zielone liście, ale już się zaczyna robić żółta, islandzka, piękna jesień. I cóż wam dzisiaj chcę opowiedzieć? Taką rzecz, która, jak wiecie, mnie dość często denerwowała w sklepach. Otóż trochę śmieszna to jest. Parę dni temu kupowałam doniczkę i 70 koron kosztowała doniczka. Dałam panu... Pan, młody chłopak, słuchajcie, taki z 20 tam może lat miał. Dałam mu 100 koron. 100 koron i dodatkowo dałam jeszcze 20 koron. No i czekam na resztę, on tak patrzy, nie wie co z tym zrobić. Po czym bierze 100 koron i mówi do mnie, to jest 70 koron. I ja mówię, nie, to jest 100 koron. Dałam ci 20 koron, a ty mi daj 50 z powrotem. Procesor przetrawił. Wiecie, takie właśnie jest myślenie Islandczyków, jakby to tak wam właśnie tutaj pokazać, naświetlić, jacy oni są. Właśnie oni tacy są, że oni często nie pomyślą. Tak naprawdę w tych szkołach to ja nie wiem czasami, czego ich uczą tutaj, bo w szkole podstawowej nie ma takich właśnie przedmiotów, jak my w Polsce mieliśmy, typu taka typowa, ścisła historia, bo jednak Islandia nie ma gdzieś tej historii takiej rozbudowanej, jak my w Polsce mamy. I geografii też nie mają, zdaje się, z tego co wiem, w podstawówce może coś się zmieniło, ale kiedyś na pewno nie było. Biologia i to jest jedynie jakieś tam wychowanie o życiu, nauki o życiu, ale za to, co można właśnie tutaj zauważyć odwrotnie i na plus, mają takie przedmioty, jak uczą się na przykład wszyscy, nieważne czy to są chłopcy, czy to są dziewczynki. Na przykład robią czapkę na drutach, robią szalik, robią jakieś takie różne takie robótki, zajęcia takie, młotki, wiecie, gwoździe, deseczki. Coś tworzą, też gotują. Uczą się gotować, do tego specjalne pomieszczenie w szkole jest, że jest normalnie kuchnia cała i może cała klasa iść i w danej godzinie tam gotują. Także wiecie, to wszystko ma plusy i minusy, jak to wszędzie bywa, po prostu tutaj jest inaczej. I w momencie, kiedy idziemy do sklepu, to na przykład nie potrafią wydać nam reszty, bo już nie wiedzą, jak wydać resztę, więc jeżeli już ma tą gotówkę, przyzwyczajeni do karty, że tylko przeciągamy tą kartę, bardzo często bywa tak, że no niestety musi wziąć kalkulator, obliczyć ile ma na przykład tam wydać tej reszty. Ale wam powiem, że ja pomimo, że jestem po szkole handlowej i uczyliśmy się właśnie jak szybko w głowie obliczać i jak wydawać tą resztę, to przez to właśnie, że cały czas płacę kartą od samego początku, jak tu jestem na Islandii, od razu miałam już kartę, żeby móc po prostu pieniążki mieć, bo wszyscy mieli kartę. No to wam powiem, że czasami jak już mam gdzieś tam komuś wydać resztę ja, to też się zakręcę. No ale jednak zrobię to powoli i dojdę do tego, pracując na kasie, jednak nabywamy praktyki, a ja raz na jakiś czas komuś wydam resztę, prawda? Także wiecie, no to takie właśnie na dzisiaj przygotowałam wam taką opowieść, trochę śmieszną, trochę z życia wziętą. Teraz opowiem wam drugą historię z życia Islandii. Otóż teraz jak był ten taki potworny sztorm, to musiałam zatankować paliwo i pojechałam na stację samoobsługową na Atlantsolia i mam w tym celu taki specjalny kluczyk, który dotykamy i możemy sobie po prostu zatankować paliwo bez używania karty. No i próbuję zatankować, wiatr wieje, strasznie pada, leje, wstrętna pogoda naprawdę, a kluczyk odmówił zapłacenia. No to
no to biorę kartę, karta odrzucona. I tak trzy razy zadzwoniłam, bo to w nocy było, zadzwoniłam zapytać się właśnie do obsługi tej pompy, dlaczego nie mogę zapłacić, czy on tam widzi coś. No, on mi powiedział, że zmień pompę. Zmieniłam pompę, trzy razy próbowałam, niestety nic, cała zmokłam. Na szczęście miałam super kurtkę deszczową, także nie zmokłam na górze, tylko na dole, spodnie mokre były. Ale co się okazało? Na drugi dzień zadzwoniłam do Atlantsolia i się pytam, że nie mogłam zapłacić, czy może zobaczyć, co tam jest nie tak w systemie. A pani mówi, że wszystko jest ok, żebym może zadzwoniła do banku. No to zadzwoniłam do banku i teraz słuchajcie, bo normalnie nie uwierzycie. To jest też właśnie jak tutaj jest, do czego trzeba się przyzwyczaić. Głupota ludzka nie zna granic, jak to mówiła Bożena Dykiel w jednym z filmów. Znaczy nie głupota, ale tam było zemsta, nie pamiętam, nieważne. W każdym razie pani w banku szuka, co z moją kartą jest nie tak, a ja mówię, że ja wysłałam e-maila 2 dni temu z prośbą o wyrobienie nowej karty, ponieważ moja karta kończy się w październiku, mamy wrzesień, chciałabym mieć kartę już w październiku, żeby się nie okazało, że właśnie mam zablokowaną kartę i nie będę mogła zapłacić za coś, tak? No jak to człowiek przezorny, trzeba szybciej wszystko przygotować. I otóż okazało się, że pani wyszukała tego maila i znalazła faktycznie mojego maila, że proszę o wymianę tej karty, ale wyobraźcie sobie, że jakiś matoł, to trzeba być matołem. I to jest właśnie typowo po islandzku. Matoł zablokował moją kartę, pisząc, że ja zgubiłam kartę i proszę o nową. Więc ja w tą brzydką pogodę stałam może z, nie wiem, z 15 minut, 10 minut, nie wiem ile, nie liczyłam czasu, ale próbowałam zatankować i całe szczęście, że miałam jeszcze paliwo w samochodzie, że nie pojechałam na jakichś oparach, bo ja nie jeżdżę na oparach i powiedziałam do tej pani, to dzięki waszym pracownikom przez taki głupi błąd ja cała zmokłam, bo nie mogłam zatankować. O, przykro mi, no tak się stało. No właśnie, im zawsze jest przykro. Także widzicie, co tutaj widzicie się dzieje. Także widzicie, tak to bywa czasami w tym świecie i to jest jeden z kolejnych przykładów, do czego należy się przygotować, mieszkając na Islandii. Trzeba naprawdę uzbroić się czasami w relaks, w ciszę, spokój, bo jeżeli będziemy się denerwować takimi sytuacjami, to tak naprawdę my się będziemy denerwować, a ta osoba i tak nawet nie jest świadoma, co robi, co czyni. I trzeba to olać, trzeba dużo rzeczy olewać. Wracając do historii tutaj z życia Islandii, to jeszcze wam opowiem taką rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Otóż, tak jak jest w tej chwili wiele osób, które korzysta gdzieś z pomocy społecznej i niestety dużo ludzi nie zna swoich praw, przepisów, nie znamy. A nawet jeżeli znamy, czasami jest ciężko jakoś to wytłumaczyć, ogarnąć i widzicie tutaj muszę zmienić pasa, niech sobie jadą szybciej, jak im się śpieszy. W każdym razie taka rzecz jest, że idąc na przykład do pomocy społecznej i prosząc o jakieś dotacje, dofinansowania i różne rzeczy, też nie znamy przepisów, słuchajcie, nie znamy przepisów, nie wiemy o co się pytać. A prawda jest taka, że pracownik socjalny jest tak zmanipulowany przez system, że on nam sam nic nie zaproponuje, dopóki my nie wiemy. Także no, też ważna rzecz jest taka, że trzeba się pytać o takie różne rzeczy, wiedzieć o co się pytać i w momencie, kiedy dostajemy negatywną odpowiedź, pytać się dalej i jeżeli o coś aplikację składamy i przyjdzie odmowna aplikacja, należy również o tym pamiętać, że trzeba złożyć odwołanie i wtedy jest większa szansa, że jednak coś dostaniemy, bo jesteśmy upierdliwym klientem, który czegoś chce faktycznie. Także widzicie, tak to jest, to akurat taka biurokracja jest wszędzie, nie tylko na Islandii, w Polsce również. Ale, mówię, tu akurat jest tak, że nieznajomość przepisów, urzędy, które mają nam pomóc, wykorzystują to przeciwko nam i
przez to, nie możemy właśnie czegoś uzyskać, bo nie wiemy, a jak nie wiemy, no to i tak się nie dowiemy, bo nikt nam życzliwy nie powie, nie pomoże. A też prawda jest taka, że tłumacze, którzy tłumaczą z urzędu właśnie w urzędach darmowi, jeżeli sami nie powiedzą nam, to się nie dowiemy, a mają właśnie też taką, taki zakres obowiązków swoich, żeby nie informować przykładowych klientów o prawach przysługującym im w urzędach. Także wiecie, mimo tego, że mamy tłumacza i nie znamy przepisów, to tłumacz też nam nie pomoże, chociaż tłumacz może wiedzieć, a wcale może nam nic nie powiedzieć, bo mu zakazali mówić. No właśnie, takie buty są. Także widzicie, nie do końca zawsze Polak Polakowi jest życzliwy, nie zawsze Polak dla Polaka jest uprzejmy i miły. Bo właśnie w takich sytuacjach, gdzie ktoś boryka się z brakiem pieniędzy z jakiegoś powodu, to napotkamy po prostu kogoś, kto ma na to wyrąbane, bo ma na czarno, zarabia jeszcze dodatkowo, bo to już jest w porządku, ale żeby komuś powiedzieć, słuchaj, weź idź tu, zapukaj do tych drzwi, może ci otworzą, nie, bo to już by po prostu za dużo było, za ciężko. No. Także ja Was bardzo pozdrawiam. Także ja się z Wami żegnam, zadzwonił mi telefon, więc musiałam przerwać, więc dogrywam dla Was. Subskrybujcie mój kanał, bardzo miło mi było opowiedzieć Wam moje historie, jak widzicie, z życia wzięte całkowicie. Czekam na komentarze, pozdrawiam Was, subskrybujcie oczywiście kanał, ci co nie subskrybujecie. To na tyle, na razie, trzymajcie się, cześć!